rozmawiam z redaktorem Krzysztofem Śliwą. Witam Państwa. W ubiegłym tygodniu gościłem w naszym olsztyńskim studio grupę heavy metalową Wader. Korzystając z przerwy w sesji nagraniowej, poprosiłem muzyków o krótką rozmowę. Może przedstawicie się od kierownika zespołu. Wader Marciany. Piotr Wieczarek. Jacek Fidzylewski. Robert Stuczewski. Czasbysław Wróblewski. Od jak dawna gacie w tym zespole, w tym składzie? W ogóle początki zespołu to sięgają 3 lat wstecz. Coś takiego z tym, że mieliśmy bardzo duże problemy co do składu. Przez zespół się przewinęło około w sumie 20 paru osób. To uniemożliwiało to wręcz pracę. W tym składzie to dopiero 4 miesiące. Dlaczego gracie taki typ muzyki? Bo to jest bardzo męska muzyka. Wokół tyle szumu i w ogóle dlaczego nie dołożyć swojej sygnałki. Heavy metal czy speed metal, jak wy to nazywacie, jest popularny w Polsce? Myślę, że bardzo popularny. Na początku 80-tych lat był boom rockowy. Tak w tej chwili na pewno jest boom heavy metalowy. Powiedzcie mi, skąd się wzięła nazwa waszego zespołu, Wader? Jest to po prostu postać z filmu Gwiezdne Wojny. Czy macie jakiegoś sponsora, opiekuna? Cały sprzęt, który mamy w tej chwili, zawdzięczamy mamie Zbyszka. Słyszałem, że działacie w jakimś klubie. Tak, to jest klub Merkury, działający przy WPHW Olsztyn. Czy macie na swoim koncie jakieś już poważne sukcesy estradowe? Może trudno mówić o tym, bo działamy w sumie od 4 miesięcy. To są początki zespołu, graliśmy w klubach studenckich w Krotowie i na WSP. Plany wasze na najbliższe miesiące? Bo dostaliśmy się na Metal Mania, jest to taki pierwszy festiwal muzyki heavy metal, który się odbędzie w Katowicach. Jest to, myślę, naprawdę dość duże wyróżnienie. Tam dostało się bodajże, słyszałem, 8 zespołów z kapel tych takich amatorskich, które wracają kasety. Podejrzewam, że tych kaset było więcej, tam bodajże 53 zespoły. Jakie muzyki słuchacie? Począwszy od tych starszych grup heavy metalowych, jak na przykład no, Judas Priest, Saxon z tej Iron Maiden. Tak. No, kończąc na tej najnowszej fali, jak Exciter, Slayer, Exodus, czy Kreator. Ja osobiście bardzo dużo Acceptu jeszcze słucham. Acceptu. Tak. Bardzo lubię tam. Bardzo lubię. Dziękując wam za rozmowę, życzę wam wielkich sukcesów. Dziękujemy. Dziękujemy. I po tym wywiadzie, jak się należy spodziewać, będzie bardzo ostra muzyka. Będzie to mocne uderzenie. To najmocniejsze dzisiaj. Tak, to najmocniejsze w dzisiejszej audycji uderzenie. Zespół zadebiutuje na naszej antenie po raz pierwszy piosenką pod tytułem Tyranii Piekła. Rozpala mój mózg. Krwi, krwi.
Był to aktualnie najgłośniejszy zespół Olsztyna.